Od kiedy poznałam Rafaele, zawsze zauważałam w nim coś innego. Poza jego wyrazistą obecnością i przenikliwym spojrzeniem, jakby odkrywał ukryte sekrety. Był chrześniakiem mojego męża, Henrique, i przez lata widywałam go tylko na rodzinnych spotkaniach, nie poświęcając mu zbyt wiele uwagi. Jednak z czasem Rafael się zmienił. Stając się pewnym siebie i zdecydowanym mężczyzną, kiedy przyjechał do nas po długiej podróży. Jego obecność wniosła nową energię do naszego domu, który zawsze był spokojny i przewidywalny. Na początku nasze interakcje były swobodne. Dzielił się historiami ze swoich przygód, a ja słuchałam jak dobra gospodyni, nie angażując się zbytnio. Jednak podczas kolacji nasze spojrzenia się skrzyżowały w sposób, który sprawił, że poczułam coś nowego, coś czego nie potrafiłam zdefiniować, może ciekawość. A może coś głębszego? Henrik, wiecznie zajęty, nie zauważył narastającego napięcia między mną a Rafaelem, ale z każdą rozmową i wymianą spojrzeń coś wydawało się nabierać intensywności. Pewnej deszczowej nocy wszystko się zmieniło. Henrik wyszedł na długie spotkanie, a ja usiadłam w salonie, bezmyślnie przeglądając magazyn, kiedy Rafael podszedł i usiadł obok mnie na kanapie. Rozmawialiśmy o błahostkach, ale nagle powiedział coś, co całkowicie mnie zaskoczyło. Czy wiesz, że zawsze cię podziwiałem? Powiedział, patrząc mi prosto w oczy, zaśmiałam się, próbując ukryć wpływ tych słów. Nie wiedziałam o tym, mruknęłam, starając się zachować lekki ton, choć serce biło mi jak oszalałe. Zawsze podziwiałem Twoją siłę, Twoją inteligencję, kontynuował. Ale ostatnio zauważyłem, że podziwiam coś więcej. Napięcie w powietrzu było wyczuwalne. Nie wiedziałam, jak zareagować. Powinnam była wstać, opuścić ten pokój, unikać tego, co wyraźnie się między nami rodziło. Ale zamiast tego, zostałam tam, jakby coś we mnie chciało dowiedzieć się, dokąd ta nowa więź nas zaprowadzi. Rafaelu, jestem żoną Twojego Ojca Chrzestnego powiedziałam, jakby te słowa były jedyną tarczą, którą miałam, by postawić granice między nami. W głębi duszy wiedziałam, że to bardziej przypomnienie dla mnie samej, niż dla Niego. Wiem, odpowiedział Rafael, nie odrywając ode mnie wzroku, ale czasem uczucia nie podążają za zasadami, które im narzucamy. Cisza, która zapadła, była ciężka, pełna niewypowiedzianych znaczeń. Wstałam, czując ciężar tego, co właśnie się wydarzyło, i wymamrotałam wymówkę, by udać się do swojego pokoju. Jednak słowa Rafaele wciąż odbijały się echem w moim umyśle, myląc i kusząc, sprawiając, że zaczęłam się zastanawiać, co naprawdę czuję. W następnych dniach unikałam pozostawania z nim sam na sam. Henryk wydawał się nieświadomy wszystkiego, pochłonięty swoimi obowiązkami, Podczas gdy Rafael pozostawał na dystans, nie naciskając, ale jego oczy śledziły mnie z cierpliwością, której się obawiałam. Czekał na odpowiedni moment, chwilę, w której opuściłabym swoje obrony. A potem nadeszła tamta deszczowa noc. Henryk był poza domem, na wyjeździe służbowym, a ja i Rafael zostaliśmy sami w domu. Próbowaliśmy ignorować burzę na zewnątrz. Ale wewnątrz mnie zaczynała się tworzyć inna burza. W kuchni wymienialiśmy banalne słowa o pogodzie, aż nagle światła zamrugały i zgasły. W ciemności moje ciało się napięło, jakby wiedziało, że coś się wydarzy. Rafael zapalił świecę, a jego twarz, oświetlona miękkim blaskiem, miała poważny wyraz, jakby on również czuł, że przekraczamy niewidzialną granicę. Nie wiem, czy to jest właściwe, wyszeptałam, bardziej do siebie niż do niego. Ja też nie wiem, odpowiedział, zbliżając się powoli, ale czasami to, co dobre i złe, miesza się w taki sposób, że już nie możemy ich rozróżnić. Zanim zdążyłam zareagować, Rafael delikatnie położył rękę na mojej, dotyk lekki, ale naładowany wszystkimi niewypowiedzianymi emocjami między nami. Moje serce przyspieszyło a zanim się zorientowałam, już się całowaliśmy. To był intensywny, silny pocałunek, który uwolnił całą siłę tego, co tłumiłam wewnątrz siebie, przynosząc uczucia z niezwykłą intensywnością. Pośrodku tego wiru intensywnych emocji, w końcu zrodziła się we mnie pewność. To, co się działo, musiało natychmiast się skończyć. Zrobiłam krok do tyłu, próbując odsunąć się od Rafaele. To nie może się zdarzyć, wyszeptałam drżącym głosem. Moje serce wciąż biło szybko. Nie mogę zdradzić Henrikę. Przez chwilę Rafael milczał, jakby starannie dobierał swoje słowa. W końcu powiedział: z taką spokojem, który tylko potęgował napięcie sytuacji. Rozumiem, ale proszę, nie udawaj, że tego też nie czujesz. Widzę to w Twoich oczach. I, Ku mojemu dyskomfortowi miał rację. Czułam to. Ale przyznanie się do tego, zaakceptowanie tego, co się działo, napawało mnie przerażeniem. Byłam rozdarta między miłością do mojego męża a nieodpartym przyciąganiem, które Rafael wzbudzał we mnie, uczuciem, które sprawiało, że po raz pierwszy od dawna czułam się żywa w sposób, jakiego wcześniej nie znałam. Tej nocy wróciłam do pokoju bezskutecznie próbując odepchnąć od siebie wszystkie myśli o Rafaeli. Wiedziałam, że on również zmaga się z własnymi uczuciami, ale jedyne co mogłam wtedy myśleć, to że muszę położyć definitywny kres tej sytuacji, zanim będzie za późno. W kolejnych dniach cisza między nami stała się niemal nie do zniesienia. Rafael zdawał się szanować moją decyzję, zachowując dystans, który tylko potęgował napięcie między nami. Kiedy Henrik w końcu wrócił z podróży, wszystko wydawało się wracać do normalności. Jednak we mnie wszystko się zmieniło. Nie mogłam już patrzeć na Rafaele w ten sam sposób ani ignorować wpływu, jaki to miało na moje małżeństwo. Czas mijał, a Rafael wrócił do swojego życia, podążając swoją drogą. Podczas gdy ja próbowałam wrócić do codzienności u boku Henryka. Ale od czasu do czasu łapie się na tym że myślę o tamtej nocy, o tamtym cichym napięciu i o tym, co mogłoby się stać, gdybym podjęła inną decyzję. Życie czasami stawia nas na nieoczekiwanych rozdrożach i to od nas zależy, którą drogą pójdziemy, nawet gdy serce ciągnie nas w innym kierunku. Powrót Rafaele do jego codziennej rutyny przyniósł chwilową ulgę w tej ciężkiej atmosferze, która unosiła się nad naszym domem. Jednak mimo, że napięcie się rozproszyło, pozostawiło po sobie blizny. Coś we mnie się obudziło coś, co nie chciało powrócić do poprzedniego stanu. Henrik, nieświadomy niczego, kontynuował swoje życie, dzieląc czas między pracę a chwilę z rodziną. Tymczasem ja coraz bardziej zanurzałam się w swoich myślach. To było dziwne uczucie. Z jednej strony wiedziałam, że postąpiłam słusznie, przerywając coś, co mogło stać się czymś znacznie większym. Z drugiej jednak czułam się uwięziona, jakbym była zaplątana w sieć, której wciąż nie udało się rozerwać, jakby była to niezamknięta historia, unosząca się nade mną, mimo moich prób pójścia naprzód. Minęły miesiące, a Rafael wysyłał sporadyczne wiadomości. Nic poza tym, co troskliwy chrześniak wysłałby do swojej matki chrzestnej, jak się macie. W weekend odbyłem ciekawą podróż. Musimy się wkrótce zobaczyć. Anrik cieszył się z otrzymywanych wiadomości. Rozbawiony relacją między ojcem chrzestnym a chrześniakiem, Zawsze chwaląc, jak bardzo Rafael stał się obiecującym i oddanym młodym człowiekiem. Ja natomiast czytałam te słowa z mieszanymi uczuciami. Wiadomości były niewinne, ale każda z nich przywoływała fale wspomnień, zmuszając mnie do przeżywania emocji, których wciąż nie umiałam do końca przetworzyć. W końcu nadszedł kluczowy moment, który przekształcił ten spokój w coś, co zmusiło mnie do ostatecznej konfrontacji z moimi uczuciami. To były urodziny Anrik. A jak zwykle zorganizował skromną kolację w domu dla kilku bliskich przyjaciół i rodziny. Rafael był jednym z zaproszonych. Wiedziałam, że przyjdzie, ale nie wiedziałam, jak zareaguje na jego widok po tak długim czasie. Ostatni raz, kiedy byliśmy pod jednym dachem, wszystko między nami było plątaniną niezałatwionych uczuć. A teraz, znowu tu był, wchodząc do mojego domu, uśmiechając się z tą samą łatwością co zawsze. Kiedy nasze spojrzenia spotkały się w drzwiach, nastąpił krótki moment wzajemnego rozpoznania. Wydawał się bardziej dojrzały, bardziej pewny siebie, ale w jego oczach było coś innego, jakby to spotkanie było dla niego również pewnym rodzajem próby. Na chwilę moje serce przyspieszyło, ale zaraz potem ogarnęła mnie cicha determinacja. Musiałam tym razem zachować kontrolę, musiałam zachowywać się, jakby nic się nie wydarzyło, jakby to była po prostu kolejna zwykła kolacja w gronie przyjaciół. Rozmawialiśmy jak zawsze, ale coś w obecności Rafaele sprawiało, że byłam jeszcze bardziej świadoma każdego ruchu. Czasami patrzył na mnie krótko, ale intensywnie, jakby czekał na moment, aby powrócić do tej niezakończonej rozmowy. Jednak otaczająca nas atmosfera była bezpieczna, były inne osoby, inne rozmowy i byliśmy w znanym terenie, gdzie nic więcej nie mogło się wydarzyć. Ale potem, gdy noc posuwała się naprzód, a goście zaczęli się rozchodzić, wszystko się zmieniło. Henrik, po kilku toastach i wielu rozmowach, postanowił wycofać się wcześniej. Impreza już się kończyła. On, jako dobry gospodarz, spędził większość czasu, zabawiając gości. Ja natomiast byłam rozproszona, porządkując kuchnię, gdy Rafael wszedł. Powoli się zbliżył, przez kilka chwil nic nie mówiąc, tylko obserwując mnie, gdy zmywałam szklanki. Cisza między nami nie była już nie. Była obciążona, owszem, ale w inny sposób. Teraz w powietrzu było coś zdecydowanego. Wyglądasz na bardziej spokojną dzisiaj, skomentował z lekkim uśmiechem. Zaśmiałam się nerwowo, nie patrząc na niego bezpośrednio. To tylko kolejna noc. Nic poza tym, odpowiedziałam prawie mechanicznie. Zbliżył się nieco bardziej, zatrzymując się obok mnie i mogłam poczuć jego obecność tę samą, która miesiące temu wywołała we mnie tyle zamieszania. Tym razem jednak byłam bardziej przygotowana. Wiedziałam, co muszę zrobić, i przede wszystkim wiedziałam, że dla mnie i dla mojego małżeństwa ważne jest, aby nie zostawić żadnych cieni wątpliwości. Wiem, że to może wydawać się dziwne, ale muszę ci coś powiedzieć, zaczął, wahając się przez chwilę. Nie przestałem o tobie myśleć, o wszystkim, co prawie się wydarzyło, i to mnie przeraża, bo jesteś dla mnie ważna. Oboje jesteście. Wzięłam głęboki oddech, pozwalając wodzie spływać po moich rękach, zanim wyłączyłam kran i odwróciłam się do niego. Spojrzenie Rafaele było intensywne, ale tym razem poczułam w sobie siłę, której wcześniej nie mogłam znaleźć. Rafael, ja też o tym myślałam. Dużo, szczerze mówiąc. A to, co prawie się wydarzyło, poruszyło mnie w sposób, którego się nie spodziewałam. Ale muszę być jasna: Kocham Anrik. I to, co czuliśmy, choćby było silne, nie może się przekształcić w coś, co zrani kogoś, kogo oboje kochamy. Przez kilka chwil milczał, przyswajając moje słowa. To było tak, jakby ten moment był cichym pożegnaniem, zamknięciem cyklu, który nigdy nie powinien był się rozpocząć. Rozumiem, powiedział w końcu. I chociaż to trudne, może to rzeczywiście będzie najlepsze dla nas wszystkich, kropka. Uśmiechnęłam się, bardziej z ulgą niż ze smutkiem, i podeszłam bliżej, obejmując go krótko, niemal bratersko. Nie było już w tym geście napięcia, tylko ciche porozumienie, że to, czymkolwiek to było, nie stanie się niczym więcej. I tak noc dobiegła końca. Po tej rozmowie Rafael wrócił do swojego życia, a ja kontynuowałam swoje u boku Anrik. Kontaktowaliśmy się sporadycznie ale ta dawna bliskość zniknęła. Nie było już tej napiętej niepewności. Podjęłam decyzję i wiedziałam, że Rafael również w głębi duszy rozumiał, że to było właściwe. Chociaż uczucia często są nie do opanowania, nasze działania muszą być kierowane wyborami, których dokonujemy. Wiedziałam, że choć pokusa, by ulec tej chwilowej namiętności, mogła być silna, to, co miałam z Anrik, było głębsze i bardziej trwałe. Rafael był odbiciem czegoś, czego mi brakowało we mnie samej, iskrą, która obudziła coś uśpionego, ale ostatecznie sprowadziła mnie z powrotem do rzeczywistości i do tego, co naprawdę ceniłam. Z czasem te wspomnienia zaczęły blednąć, stając się jedynie fragmentami czegoś, co mogło się wydarzyć, ale nigdy nie miało miejsca. Moje małżeństwo z Anrik wzmocniło się, a ja zaczęłam patrzeć na nasz związek w nowy sposób. Ten krótki epizod pokazał mi, jak życie pełne jest rozdroży, i jak ważne jest wybieranie ścieżki, która w głębi duszy współgra z tym, kim naprawdę jesteś. I tak ta historia zakończyła się niewielkim romansem, ale wyborem. Wyborem miłości, zobowiązania i pewności, że chociaż pokusy mogą się pojawiać, można pozostać wiernym temu, co naprawdę ma znaczenie.